Ochrona przyrody jest niezbędna. Zapewnia zachowanie istnienia wielu gatunków roślin i zwierząt, utrzymując tym samym stabilność naszego ekosystemu. Do form ochrony przyrody w Polsce należą m.in. parki narodowe i krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty i pomniki przyrody oraz obszary chronionego krajobrazu. Dzięki edukacji formy te służą kształtowaniu właściwych postaw człowieka wobec przyrody. Wbrew pozorom województwo łódzkie jest stosunkowo bogate przyrodniczo. Obszary, które są prawnie chronione, stanowią 19,5% powierzchni województwa, co sprzyja zapoznaniu się z cenną naturą. Jak do tej pory na jego terenie wyznaczono 41 obszarów Natura 2000, w tym 5 obszarów specjalnej ochrony ptaków, 7 specjalnych obszarów ochrony siedlisk i 29 obszarów mających znaczenie dla wspólnoty. Imponuje także liczba rezerwatów przyrody. W obrębie województwa możemy znaleźć 68 rezerwatów leśnych, 6 florystycznych, 6 torfowiskowych oraz 4 krajobrazowe. Szczególną uwagę na terenie województwa łódzkiego przywiązuje się do form ochrony przyrody, jakimi są ochaki. Ochaki, bo tak są nazywane obszary chronionego krajobrazu, mogą zaspokajać potrzeby związane z turystyką i wypoczynkiem, chroniąc przy tym przyrodę i pełniąc funkcję korytarzy ekologicznych. Na terenie województwa łódzkiego utworzonych zostało 17 takich obszarów. Jednym z nich jest Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu, położony w dolinie niewielkiej rzeki Łużycy, będącej dorzeczem Warty. Licznie występujące wzdłuż rzeki Żeremia świadczą o tym, że ma tu swoje siedliska bóbr europejski. W granicach Brąszewickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdują się dwa rezerwaty przyrody – Wrząca i Jaźwiny. Tereny rezerwatu Wrząca porastają najstarsze drzewostany bukowe. Na północnym skraju rezerwatu warto zwrócić uwagę na stojący tuż przy drodze do leśniczówki zdrowy buk o obwodzie 309 cm, wpisany do rejestru pomników przyrody. Teren rezerwatu Jaźwiny stanowi lokalną ostoję gatunków roślin i zwierząt związanych z siedliskami torfowiskowymi i bagiennymi. Jest tu kilka gatunków torfowców, a spośród roślin naczyniowych bagno zwyczajne. Kolejny nadwarciański obszar chronionego krajobrazu obejmuje fragment doliny rzeki Warty wraz ze zbiornikiem Jeziorsko, który to zbiornik jest największym akwenem w regionie łódzkim. Wybudowany w celu regulacji przepływów rzeki Warty, wykorzystywany jest również do wytwarzania energii w elektrowni wodnej oraz do nawadniania użytków rolnych. Obecnie spełnia także funkcje rekreacyjne. Na terenie południowej części zbiornika znajduje się rezerwat ornitologiczny Jeziorsko. Na jego terenie występuje wiele gatunków ptaków, wśród których można rozpoznać mewę śmieszkę oraz rybitwę zwyczajną. Licznie też gnieżdżą się tutaj kaczki. Ogółem na terenie zbiornika gniazduje około 100 gatunków ptaków, a w okresie wiosennego i jesiennego przelotu ornitolodzy doliczyli się w tym okresie około 230 gatunków. Następny, Pilczański Obszar Chronionego Krajobrazu, wyróżnia się znajdującym się na jego terenie specjalnym obszarem ochrony siedlisk Dolina Czarnej. Należy on do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. W całości pokryty mieszanymi lasami i śródleśnymi torfowiskami zachwyca rzeką, znajdującą się na jego terenie, która w przeważającej długości zachowała swój naturalny charakter koryta i doliny. Niezbyt długie i nieliczne uregulowane odcinki mają związek z historią tych terenów. W okresie od początku XVI do początku XIX wieku Dolina Czarnej była jednym z największych obszarów Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Czarna zwana była wówczas najpracowitszą rzeką Rzeczpospolitej. Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu swoim zasięgiem częściowo obejmuje Dolinę Górnej Pilicy. Meandrująca Pilica, której towarzyszą liczne starorzecza, tworzy malowniczą dolinę, wzdłuż której ciągną się gęste zarośla wierzbowe i lasy oraz podmokłe, malownicze łąki.
Dolina Górnej Pilicy jest ostoją zwierząt, jak na przykład bobra europejskiego, traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego, bociana czarnego czy wilka, które to objęte są szczególną ochroną. Obszar chronionego krajobrazu Dolina Chojnatki obejmuje dolinę niewielkiej rzeki Chojnatki, będącej dopływem Rawki. W obrębie ochaku Dolina Chojnatki znajduje się park przydworski w Paplinie z drugiej połowy XIX wieku, z licznie zachowanymi okazami starodrzewia. Spośród fauny na obszarach leśnych występują sarny i wiewiórki, natomiast na obszarze upraw rolniczych między innymi zające. Kolejny obszar chronionego krajobrazu, Dolina Prosny, swój szczególny walor uzyskał dzięki rzece meandrującej z licznymi kanałami, nazywanymi młynówkami, które to kanały doprowadzały niegdyś wodę do młynów wodnych. Wiosną i jesienią Dolina Rzeki Prosny przekształca się w naturalny korytarz dla migrujących zwierząt, zwłaszcza ptaków. Wśród płazów i gadów napotkać można żaby i jaszczurki. Na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dolina Prosny zlokalizowany jest rezerwat florystyczny pod nazwą Długosz Królewski w Węglewicach. Rezerwat ów utworzony został w 1965 roku dla ochrony największej i najokazalszej postaci paproci – Długosza Królewskiego. Obszar chronionego krajobrazu Doliny Wolburki wyznaczony został w 2007 roku. Rzeka Wolburka płynie wśród prawie bezleśnego krajobrazu doliny, który urozmaicają stare parki w Remiszewicach, Rzeczkowie i Lubiatowie. Łąki nadrzeczne w większości są wykorzystywane rolniczo, co nadaje obszarowi charakterystycznych cech krajobrazu polskiej wsi. Na obszarze chronionego krajobrazu Doliny Wolburki warto odwiedzić zabytkowy dwór w Lubiatowie, wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku, oraz budynek pałacowy w Remiszewicach z połowy XX wieku, wzniesiony na fundamentach dawnego dworu. Obszar chronionego krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej obejmuje fragment silnie zatorfionej doliny rzeki Bzury. Obszar siedliskowy Pradolina Bzury-Neru jest najcenniejszym obszarem bagiennym w środkowej części Polski. Stwierdzono tu występowanie około 750 gatunków roślin naczyniowych, wśród których 56 gatunków to rośliny chronione, zagrożone i ginące. Obszar siedliskowy Pradolina Bzury-Neru znajduje się w obrębie obszaru specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska, który chroni występujące tu ptaki wodno-błotne, ich miejsca lęgowe, żerowiskowe i odpoczynkowe w okresie migracji. Obszar chronionego krajobrazu Doliny Widawki jest korytarzem ekologicznym łączącym Dolinę Warty z Doliną Pilicy. Widawka płynie częściowo przez tereny odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Bełchatów. A znajdujące się na terenie obszaru chronionego krajobrazu zwałowisko zewnętrzne kopalni węgla brunatnego Bełchatów, nazwane Górą Kamieńską, urozmaica krajobraz. Na jednym ze zboczy Góry Kamieńskiej znajduje się kolej linowa służąca uprawianiu sportów zimowych, tor saneczkowy oraz dobrze przygotowane trasy rowerowe dla bardziej wymagających. Na terenie obszaru chronionego krajobrazu Doliny Widawki znajdują się zbiorniki wodne Słok i Wawrzkowizna, które są atrakcyjnymi wypoczynkowymi terenami w tym regionie. Znajdują się tam odpowiednie warunki do uprawiania sportów wodnych, a pobliskie lasy zachęcają do wycieczek pieszych i rowerowych. Góra Chełmno, znajdująca się na jego obszarze, jest najwyższym wzniesieniem wzgórz radomszczańskich. Jej wysokość wynosi 323 metry nad poziomem morza, dzięki czemu jest widoczna ze wszystkich stron z odległości ponad 10 km. Obszar chronionego krajobrazu Mrogi i Mrożyce, na terenie którego występuje cały szereg pomników przyrody, położony jest w centralnej części województwa łódzkiego. Krajobraz urozmaicają liczne wzniesienia, w
szacie roślinnej dominują łąki, a na szczególną uwagę turystów zasługują również rezerwaty przyrody Doliska i Zimna Woda. Pomimo iż obszary chronionego krajobrazu nie podlegają rygorystycznej ochronie, pełnią one bardzo ważną rolę w ich ochronie i są cenne dla naszego ekosystemu. Służą naturze jako korytarze ekologiczne, tworząc tym samym spójną sieć przyrodniczą. Województwo łódzkie ma do zaoferowania wiele miejsc, o których mało wiemy, a które to mogą zaskoczyć i zauroczyć pięknym krajobrazem. Mając nieograniczone możliwości przemieszczania się, zacznijmy zwiedzanie i obserwowanie przyrody wokół obszarów nam najbliżej zlokalizowanych. I w ten sposób obszary chronionego krajobrazu będą służyć nie tylko jako forma ochrony przyrody, ale także jako miejsca, dzięki którym możemy wypoczywać na łonie lokalnej przyrody.